przed wdrożeniem iPadów byłam tak zwanym nauczycielem poszukującym, czyli metod i środków, które powinny mi ułatwić moją pracę. iPady otworzyły mi właśnie tą ścieżkę, która pozwoliła na wdrożenie różnego rodzaju ciekawych metod i projektów w moim nauczaniu. Poszukiwaliśmy firmy, która wyposażyłaby naszą szkołę w nowoczesny sprzęt, ale dopasowała również do możliwości technicznych naszego obiektu. Na początku drogi w Wałbrzychu zapadła dosyć trudna decyzja, którą podjęła w zasadzie dyrekcja i zdecydowała się na zakup iPadów w modelu 1:1. Czyli weszła tam technologia tak jakby całkowicie w 100% do szkoły. Każdy uczeń dostał swoje urządzenie. Moje, twoje, nasze, wspólne! Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań, które wspomogą nas w procesie zdalnej edukacji. Myślę, że to był moment dla wszystkich szkół w Polsce, który okazał się momentem trudnym, momentem, w którym zaczęliśmy poszukiwać różnych rozwiązań, żeby ułatwiły naukę dzieciom i pracę nauczycielom. W ten sposób trafiliśmy na firmę iSpot i postanowiliśmy, że spróbujemy wdrożyć ten proces tutaj u nas w szkole. iPad bardzo mi usprawnia moją codzienną pracę zawodową. Staje się ona czasami wygodniejsza. Wdrożenie iPadów do szkół jest dobrą inwestycją ze względu na to, że jest przede wszystkim kompleksowym rozwiązaniem. Dyrektor, nauczyciele nie muszą szukać dodatkowych narzędzi, ponieważ wraz z urządzeniem dostają wszystkie gotowe. Widzimy, w jaki sposób dzieci aktywnie uczestniczą w lekcjach. Widzimy również to, że potrafią wykorzystywać to w sposób, który sprawia im mnóstwo satysfakcji, a to jest dla nas bardzo istotne.